Cześć, tu Kamil. Witam Was w pierwszym filmie w nowym roku. I dziś zapraszam Was na tutorial o ozdobnej butelce, która w moim przypadku posłuży jako świecznik. Zacznijmy od tego, że musimy mieć butelkę, którą musimy najpierw opróżnić. Później odtłuszczamy ją w dowolny sposób, a następnie gruntujemy bonding primerem. Bonding jest rywalcyjnym podkładem, który nadaje się do gruntowania powierzchni niechłonnych. Dzięki niemu farba nie będzie odpryskiwała nam w późniejszych etapach pracy. Po dokładnym wysuszeniu podkładu, czyli najlepiej po kilkunastu godzinach, dół butelki maluję farbami akrylowymi. Używam do tego farby białej i kości słoniowej. Farby mieszam ze sobą nierównomiernie, dzięki temu uzyskam niejednolity kolor na pracy, co będzie wyglądało ciekawiej na samym końcu. Butelkę odkładam do suszenia na bok, a w międzyczasie przygotuję sobie motywy z papieru ryżowego. Jak wiecie, ja nie lubię wyrywać papieru, dlatego decyduję się na wycięcie obrazków nożyczkami. Moim zdaniem takie motywy wyglądają lepiej. A poza tym wycięcie obrazków nożyczkami zajmuje dużo mniej czasu niż później wtapianie widocznych krawędzi papieru w całą pracę. Dziś używam papieru ryżowego, więc z przyklejaniem go do pracy nie ma większego problemu. Klej nakładam na pracę, na mokrym kleju układam kompozycję z papieru, a następnie od góry całość zasmarowuję klejem. Teraz przechodzę do górnej części butelki, na której będę uzyskiwał efekt starego patynowanego metalu. Do tego efektu będę potrzebował trzech kolorów: farby ciemnobrązowej, kości słoniowej oraz metalicznego brązu. Na talerzyku mam dwie farby: kolor czysto brązowy, a ten jasny kolor jest to mieszanka tego samego odcienia brązu z kością słoniową. Zaczynam od nałożenia jaśniejszego koloru, który następnie wtapowuje miejscami kolor ciemny. Im kolor będzie nałożony nierówniej, tym efekt końcowy będzie ciekawszy i będzie wyglądał bardziej naturalnie. Na tak przygotowany podkład nakładam odrobinę farby metalicznej. Farby nie nakładam na całość szyjki, a jedynie miejscami, uzyskując efekt starego, miejscami zmatowionego metalu. A następnie odkładam pracę do dokładnego wyschnięcia na kilka godzin. Jest to ważne, dlatego że w kolejnym etapie będziemy używać farb akrylowych z dużą ilością wody. I teraz zajmiemy się patyną. Do uzyskania tego efektu będziemy potrzebować dwóch kolorów. Ja używam farby w kolorze zielonej patyny oraz koloru jasno-niebieskiego. Farby rozcieńczam wodą na talerzyku, następnie pędzlem nakładam na pracę i całość spryskuję wodą. Farba zaczyna spływać po butelce, tworząc naturalne zacieki patyny. Nadmiar farby usuwam wilgotną chusteczką.
Teraz praca jest dosyć mocno zmatowiona i żeby nadać jej z powrotem delikatnego blasku i bardziej naturalnego wyglądu, nakładam odrobinę farby metalicznej przy użyciu gąbeczki z takimi szerokimi oczkami. W międzyczasie dół butelki zabezpieczyłem jedną warstwą lakieru akrylowego i teraz, żeby obrazek nie był taki zupełnie płaski, dodam trochę cieniowań. Do cieniowania wykorzystam farbę ciemnobrązową oraz odrobinę farby białej. Do farb dodaję opóźniacz akrylowy, następnie mieszam ze sobą kolor brązowy i biały i taką mieszankę nakładam w wybranych miejscach na pracę. Następnie gąbeczką roztapowuję farby, wykonując cieniowanie. Cieniowanie tego typu należy wykonać w kilku etapach. Jak widzicie na filmie, pierwsze cieniowanie jest bardzo słabo widoczne. A każdy następny etap cieniowania, czyli każdą kolejną warstwę nakładanej farby, wykonuję coraz to ciemniejszym kolorem. Oczywiście tak bardzo skupiłem się na cieniowaniu, że nie zauważyłem, że w międzyczasie rozładowała mi się bateria w kamerze. Więc na filmie zobaczycie, jak wykonuję pierwszą warstwę cieniowania. A tak wygląda efekt końcowy. Pomimo domalowania tła, przestrzeń na butelce wydawała mi się jakaś pusta i niezagospodarowana. Dlatego postanowiłem domalować kilka gałązek i listków farbami akrylowymi. A używam do tego farb w odcieniach brązu i zieleni.
związku z tym, że do cieniowania używam opóźniacza akrylowego, pracę warto jest zostawić do suszenia na 2, a nawet 3 dni. W przeciwnym razie cieniowanie rozmaże się pod wpływem lakieru akrylowego. I teraz to, co lubię najbardziej, czyli lakierowanie pracy. Całość zabezpieczam lakierem akrylowym. Co kilka warstw butelkę szlifuję drobnym papierem ściernym. I całość powtarzam tyle razy, aż jestem zadowolony z efektu, a wycięte krawędzie papieru nie są widoczne. Dziś zdecydowałem się na lakier półmatowy, dlatego że wydawało mi się, że taki duży kontrast między postarzonym metalem a wysokim połyskiem w dolnej części butelki będzie zbyt duży. Na połączeniu białej i metalicznej farby wykonuję relief przy pomocy konturówki. Oczywiście w tym miejscu można przykleić wyciski z masy samoutwardzalnej, ale ja w ostatnim czasie mam jakiś uraz do foremek silikonowych i staram się ich nie używać. Dlatego zdecydowałem się na konturówkę. Po wyschnięciu reliefu praca jest gotowa. Górnej części butelki nie musimy zabezpieczać lakierem, dlatego że dzięki podkładowi i farbie metalicznej całość jest odporna. A poza tym lakier akrylowy zmieniłby wygląd patynowanego metalu i nie wyglądałoby to już naturalnie. Mam nadzieję, że dzisiejsza propozycja przypadła Wam do gustu. Jeżeli chcielibyście wykonać podobną pracę, wszystkie produkty znajdziecie w sklepie zielonykot.pl. Fajnie, że byliście ponownie i do zobaczenia w kolejnym filmie.